Oferty już wpłynęły na tramwaj na Tarkowieckiej. Na razie czekamy na to, kto faktycznie wygra ten przetarg i czy będą jakieś odwołania, a następnie rozpoczną się prace budowlane. O tym ostatnio mówiłem na kanale Avizonosz, jak będzie wyglądać ta cała trasa tramwajowa. A teraz tak na chwilę tylko wam pokażę, że nowe rozjazdy już na Puławskiej powstają właśnie w tym kierunku, w kierunku Rakowieckiej. Choć same całkowite rozjazdy na Rakowieckiej powstaną później, to teraz wszystko jest tak budowane, aby nie trzeba było ponownie rozkopywać samej inwestycji tramwajowej, która w tym miejscu powstaje. W skrócie, będą ślepe rozjazdy, ślepe tory, ślepe szyny, ale w przyszłości to się wszystko połączy nie w ślepą, tylko w jedną całą infrastrukturę tramwajową z wielkim węzłem w tym miejscu na Puławskiej. O tym wszystkim, jak zawsze, na kanale Avizonosz. Cześć!